9 marca w Czarnej Sędziszowskiej uroczyście świętowano Dzień Kobiet. Wydarzenie zorganizowali wspólnie miejscowa jednostka OSP, Koło Gospodyń Wiejskich, Szkoła Podstawowa, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty, Kultury i Sportu oraz Rada Sołecka. Dzień Kobiet to w Czarnej Sędziszowskiej wyjątkowe wydarzenie. Od lat mieszkańcy miejscowości celebrują wspólnie to święto po to, aby docenić wszystkie panie, które angażują się w życie lokalnej społeczności. W spotkaniu uczestniczą m.in. członkinie Koła Gospodyń Wiejskich oraz panie pracujące w szkole podstawowej. To jest tradycja, no i mówię, tym bardziej, że jest to, że co roku się spotykamy, świętujemy razem ten Dnia Kobiet i żeby panie były zadowolone w tym dniu. Ten symboliczny kwiatek, coś tam, drobny upominek słodkości. Mogą się razem z nami spotkać i porozmawiać o wspólnych tematach, o wspólnych wydarzeniach. Myślę, że to wszystko jest dla dobrej myśli, dla dobrego celu. Sołtys Czarnej Sędziszowskiej Dorota Syndłak zauważa, że takie spotkania integrują, budują więzi, inspirują do dalszego działania. Są bardzo potrzebne. Takim motorem napędowym jest na pewno to, że chcemy się spotykać razem, chcemy się integrować jak najbardziej. Jest to takie spotkanie wielopokoleniowe, bo od najmłodszych mieszkańców naszej miejscowości, uczniów, poprzez babcie, prababcie, możemy się spotkać. Dzięki temu wszystkie panie mogą porozmawiać, wyrazić swoje inspiracje, zamiłowania. Jak również chcemy się pochwalić tym, co udało nam się zrobić wspólnie. Przy okazji Dnia Kobiet w Czarnej Sędziszowskiej uczniowie z miejscowej szkoły podstawowej zaprezentowali program artystyczny. Stawiano niesłychanie piękne przedstawienie. Srodze się bawili, gdzie był wyjątek. Młoda pani w pierwszym rzędzie wszystko miała za nic. Nawet to śpiewak śpiewał tylko dla tej pani. Nigdy rozum tracił dla niej, śmiała się, łaskała. Śpiewał znacznie ją odpadł. Młoda pani była jednak ciągle niepoważna. A w do chwili, kiedy nagle wśród pokazu padł słowa: nie dokazuj, miła, nie dokazuj, gdy wnieście by znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu, stop serca mego ludu. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj, gdy wnieście by znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, to w serca mego ludu. Innym razem zaproszony byłem na piwnicę. Na wystawę późną nocą w głębokich piwnicach. Czy to były płótna mistrza Jana? Tego nie pamiętam. Były tam obrazy, wielkie płótna kolorowe, z nieskromnymi kobietami w szkice nastrojowe.
Życzenia wszystkim paniom w dniu ich święta złożyli m.in. poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Zbigniew Chmielowiec, radny powiatowy Jerzy Kiebała, radny Rady Miejskiej Dariusz Bednarz, dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej Tomasz Kozak oraz burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć. Moje drogie panie, jeszcze raz życzę wszelkiej pomyślności. Niech każdy dzień będzie spełnieniem waszych marzeń, nie tylko z tego dnia dzisiejszego, ale również z dni kolejnych tego roku i kolejnych lat, i kolejnych lat, i kolejnych lat. Jesteśmy szczęśliwi, czujemy się dumni, że możemy z paniami tutaj dzisiaj być. Dziękujemy, że z nami jesteście, że nas inspirujecie, że powodujecie, że jesteśmy my lepsi. Dzięki wam jesteśmy lepsi, naprawdę. Proszę mi uwierzyć. Czasami różne myśli w głowie mężczyzny gdzieś tam się kołaczą, ale jak z kobietą się spotka, ta kobieta czasami nas do dołu, a czasami, a szczególnie do góry. Więc dziękuję wam za to, dziękuję, że jesteście i że dzięki wam będziemy zmieniać świat na lepsze. Wszystkiego dobrego życzę pani. W trakcie wydarzenia wszystkim paniom odśpiewano gromkie 100 lat i wręczono kwiaty. Przygotowano również słodki poczęstunek.